Ksiądz Jankowski w ostatnich dniach stał się dla wielu osób wrogiem publicznym numer jeden. Wszystko przez czyny, których miał się dopuścić przed laty na wielu dzieciach. Kościół miał przez lata ukrywać bestialskie działanie księdza. W końcu oficjalnie zabrano głos w jego sprawie. Jest on po prostu szokujący. Ksiądz Jankowski uważany jest za jedną z kluczowych postaci, które wlewały nadzieję w serca osób walczących z komunizmem. Jednak ostatnie dni przynoszą wiele rys na jego wizerunku. Związane są one oczywiście z relacjami osób, które szczegółowo opisują to, w jaki sposób duchowny molestował ich seksualnie. Przed długi czas Kościół milczał w tej sprawie, jednak nie można cały czas udawać, że problem nie istnieje. Kuria Gdańska nareszcie wystosowała oficjalne stanowisko, wydaje się jednak, że opinia publiczna nie oczekiwała czegoś takiego. Ksiądz Jankowski molestował dzieci? Kuria wydaje szokujące oświadczenie o skłonnościach księdza Jankowskiego zrobiło się głośno po publikacji dużego formatu? W materiale ujawniono zeznania osób, które opowiedziały, do jakich dramatów dochodziło przez lata na parafii EŚW. Brygidy w Gdańsku. Wkładał ręce w majtki i próbował je zdjąć. Nie udało mu się. Pamiętam, że miałam spódniczkę na gumce, naciągnęłam majtki tak, że trzymałam je w zębach i odpychałam się rękoma. Byłam przerażona, nie rozumiałam, czego chce, co to znaczy od tyłu. A on mówił, ja ci pokażę, jak się spuścić. Było bleśne, to tylko jedno ze wspomnień Barbary Borowieckiej zawartych w reportażu Bożeny Aksamit. Na plebanii miało dochodzić nie tylko do perwersyjnych aktów seksualnych. Według słów kobiety, duchowny miał przyczynić się do samobójstwa jej koleżanki, która rzekomo zaszła z nim w ciążę. Wszystkich paraliżował wstyd? Nikt nie powiedział, ksiądz mnie dotykał tu i tam? To były półsłówka typu, a ty nie wiesz, co Jankowski robi. Ewa, gdy zaszła w ciążę, powiedziała mi, przez Jankowskiego mam problem. Potem zaczęła popłakiwać. Na koniec nie wychodziła z domu, tylko siedziała w oknie. Potem skoczyła, czytamy w dalszych wyznaniach pani Barbary. Jedną z bardziej bulwersujących kwestii jest to, że według reportażu, władze kościelne dobrze wiedziały o tym, co robi Jankowski, ale nie podejmowały żadnych działań. Jednak w obliczu tak poważnej i głośnej medialnie publikacji nie można było dłużej milczeć. K.S. Krzysztof Szerszeń, delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży Archidiecezji Gdańskiej powiedział, że do tej pory nikt nie zgłosił się do kurii z wystosowanymi oskarżeniami wobec duchownego. Zaznaczył również,
że przeprowadzenie postępowania wobec zmarłego jest prawnie wręcz niemożliwe, ponieważ taka osoba nie może przystąpić do swojej obrony. Ponadto nie podejmuje się działań jedynie na podstawie artykułu prasowego, bez zgłoszenia ze strony świadków zdarzeń, powiedział KS. Szerszeń?